Cię też od tutaj rodzinnego Chorzowa na pewno było gdzieś, nie tęskniłaś troszkę za tym domem tutaj jednak, który masz? To znaczy, to Czy nie nie był było już, czasu, może nie, myśleć? właśnie, nie był to już też mój pierwszy rok poza domem, bo już od drugiej gimnazjum byłam poza domem, więc w sumie już byłam do tego przyzwyczajona. Także, no, nie było aż tak źle. I w miarę szybko też rozstałaś się jakby z domem gdzieś postawiając na naukę i na sport, tak? Nie było. Młodzi ciężko czasami mają gdzieś przetrwać dłużej od domu. Druga gimnazjum to jest raptem 14-15 lat. Jednak taki okres, gdzie różne się ma też pomysły. Nie brakowało ci tego w tym okresie, w tego domu? Potrafiłaś jakby. No właśnie trzeba było się dosyć szybko usamodzielnić, nauczyć gotować, sprzątać, prać, ale myślę, że wyszło mi to na dobre. No na początku na pewno człowiek tęsknił za domem. Co prawda w drugiej gimnazjum byłam w Szczyrku, więc to było troszkę bliżej. Później do trzeciej gimnazjum przeniosłam się do Zakopanego. Wiadomo, że były chwile słabości, że człowiek bardziej tęsknił za tym domem, ale jednak nie żałuję. Myślę, że gdybym drugi raz miała zdecydować się na szkołę, to na pewno byłaby to szkoła sportowa. Jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu, tak jak tu mówiłaś, no musiałabyś mieć przynajmniej na przykład 4 wyjazdy na lodowce, żeby się przygotować w pełni. A jak ty w takim razie się przygotowujesz do takiego sezonu? Dalej gdzieś tam wyjeżdżasz na lodowce, czy czekasz bardziej na początki zimy w kraju, czy tam w pobliskich tutaj Czechach, Jeśli Słowacji? są warunki na lodowcu, bo to też teraz różnie bywa z naszym klimatem, to oczywiście wyjeżdżam na lodowce. No, latem jest taki trening ogólnorozwojowy, jest szybkość, jest siłownia, dużo ostatnio ćwiczę siłowo, jakieś ćwiczenia stabilizacyjne na równowagę, także też taki ogólnorozwojowy trening jest ważny. No właśnie, bo technika techniką, ale ten okres letni tak naprawdę zawsze mówią, to jest najważniejszy. Tak naprawdę wtedy buduje się to, co można zaprezentować dopiero w zimę i co ma zaowocować zimą. Oprócz siłowni, na co trzeba postawić w takim razie, trenując na przykład tu po prostu w Chorzowie? No na pewno też na trening szybkości. No jest okres na budowanie szybkości, jest okres na budowanie wytrzymałości, także też nie ma złotego środka. Nie można powiedzieć, że tylko szybkość, czy tylko siła. Trzeba to jakoś umiejętnie połączyć. Wspomniałaś też na początku, że jesteś instruktorką, bodajże u Jagny Marczułajtis w szkole, tak? Tak, Znasz dokładnie. Jagnę na pewno. Też jakbyś powiedziała, Jagna mogłaby być Twoim jakbyś tam inspiracją, była też kiedyś inspiracją, jak ona jeździła na stoku. Czerpałaś z niej troszkę, No na pewno, na pewno. podpatrywałaś? Przede wszystkim Jagna ma przepiękną technikę, co można zobaczyć na zdjęciach. Jest na pewno osobą upartą, co jest ważne w sporcie i ma mocną psychikę. Naprawdę, jak stawała na starcie, to praktycznie no, każdy przejazd wygrywała. Nawet jeśli odbiegała gdzieś tam przygotowaniem technicznym, to jednak psychika wygrywała. Teraz, nie wiem, współpracujesz z Jagną, tak? Jak ci się w takim razie współpracuje jako na jej stoku, w jej szkole? Bardzo dobrze, nie mogę narzekać, naprawdę nie miałam żadnych konfliktów jako z szefową, raczej się dogadujemy. A gdzieś tam jeszcze jak jesteś u niej, gdzieś tam cię jeszcze szkoli, podpowiada ci, co byś mogła ty poprawić, gdzieś tam takim trochę dobrym duszkiem jest twoim, jeszcze na takim poza trenerem oczywiście, To który. znaczy na pewno na początku były takie rady, jeśli chodzi o bycie instruktorem. Ale jeśli chodzi o zawodnicze rady, to nie ma na to czasu, bo jak jest sezon, to praktycznie ja od razu po treningu jadę do szkółki i mam te 8-10 godzin szkolenia, także nie ma na to czasu, żeby tak dla siebie pojeździć. Patrząc na polskie stoki, a na przykład na zachód, chyba dalej jest jednak troszkę jeszcze różnica, czy doganiamy te standardy Europy, bo u nas jest, no nie ukrywając, mało teraz z homologacją FIS-u, ciężko gdzieś trenować czasami, no nie mówię już tu o warunkach, bo pogoda w ostatnich latach różna była, ale chodzi jakby o stoki, jak u nas wyglądają, czy jest gdzie naprawdę potrenować, żeby wyszkolić dobrego zawodnika, czy jak to niektórzy mówią, trzeba uciekać na Słowację, Czechy, czy gdzieś To dalej. znaczy, trenować jest gdzie, tylko problem jest z tym, że często nie chcą nas po prostu na te treningi wpuszczać. Tak jak teraz, na przykład, choćby Kotelnica Białczańska już ruszyła, ale nas zawodników no, nie chce wpuścić, bo po prostu szkoda im stoku.
Więc zostają nam jeszcze teraz póki co małe stoki, dosłownie ośle łączki. Wiadomo, że lepiej trenować na takich niż w ogóle. No i to sama sytuacja jest później pod koniec sezonu, kiedy już jest kiepsko ze śniegiem, to te duże ośrodki nie chcą nas wpuszczać. Musimy też zawsze kończyć przed turystami, czyli zazwyczaj ten trening zaczynamy 6-7, żeby o 9 już trening był skończony. Albo często żądają horrendalnych pieniędzy, gdzie jak nas jest 5-10 osób na treningu, no to nie jesteśmy w stanie sobie tego treningu zapłacić. Mówiliśmy o Polsce, to może porozmawiajmy o Zachodzie. W takim razie, gdzie Ty najbardziej lubisz jeździć? Jakie stoki? Francja, Austria, czy po prostu tutaj Czechy, Słowacja, jeżeli chodzi o zagranicę? Najczęściej jeździmy do Austrii, bo odległość jest optymalna. Także Francja już jest troszkę za daleko, ta podróż jest męcząca. Hintertux, Sztubaj. Jeśli chodzi o Francję, to Les des Alpes jest na pewno fajną miejscówką. Patrząc na Twoją karierę, no jesteś młodą osobą, ale naprawdę masz sporo osiągnięć. Które Ty jakby tak sobie cenisz najbardziej, który wynik? Na pewno Akademickie Mistrzostwa Polski i obronienie tytułu kilka razy z rzędu. Na pewno troszkę tak odbiegając od takiego typowo zawodowego sportu, to Red Bull zjazd na Krechę z zeszłego sezonu, 3 wygrane. No i te międzynarodowe zawody FIS, w których udało mi się wygrać, no to na pewno jest dla mnie duże osiągnięcie. No właśnie zawody FIS-u to już też jakąś rangę mają. Próbowałeś też sił w Pucharach Europy. Jest różnica, widać różnicę pomiędzy tymi dwoma, bo już nie mówię o Pucharze Świata, ale pomiędzy tymi rangami? Zależy, bo czasem zdarzają się zawody FIS-u, które naprawdę są mocno obstawione. Także to naprawdę zależy, czy w danym momencie jest na przykład Puchar Świata i większość dobrych zawodników jedzie na ten Puchar Świata, kiedy jest jakiś Puchar Europy, czy właśnie wszyscy ci z czołówki Pucharu Świata przyjeżdżają na Puchar Europy. Także to naprawdę zależy od zawodów. Często też akurat też narciarze tak często mówią, że jak mamy osiągnąć wyniki, jak my dostajemy tam 60 numer startowy, trasa już jest zjechana, nie da się przejechać. W snowboardzie też macie problemy z tym? Też musicie, nie wiem, walczyć czasami z trasą? No, zależy oczywiście od warunków, ale jak śnieg jest miękki, to jest duża różnica naprawdę. Co zawodnik, to już jest dużo gorszy czas. No to w takim razie, żeby coś osiągnąć, to co trzeba robić w takim razie, żeby mieć ten wyższy numer startowy? No bo zaczynając nawet od zawodów fisowskich, też dostaniecie dalszy numer startowy i historia się powtarza wtedy. Pierwsza szesnastka jest losowana. Pierwsza szesnastka po FIS punktach. I u nas im więcej FIS punktów, tym lepiej. W przeciwieństwie do narciarstwa. No a później od 17 numeru, no to już leci po FIS punktach. Czyli po prostu trzeba jak najwięcej mieć punktów. Startować i zdobywać, no ale to się znowu wiąże z kosztami, tak? Każdy start to jest wyjazd. A jeżeli chodzi o Polskę, ile w roku macie takich startów tutaj zawodów? Są tylko Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, czy pomiędzy jakieś puchary też Związek organizuje? Były jeszcze jakieś Puchary Polski organizowane, ale to głównie dla młodszych zawodników, dla juniorów młodszych, dla juniorów. Jeśli chodzi o seniorów, to bardzo słabo obstawione były zawody. Czasami startowała jedna, dwie osoby. No bo właśnie tak pytam, bo mówimy o rozwoju sportu, w tej dyscyplinie mówimy o tym, gdzie trenować, no ale też ta rywalizacja musi być. Gdzie ci młodzi mają startować? Gdzie Ty, jak byłaś młodsza, startowałaś w Polsce, czy wyjeżdżaliście w większości? Znaczy właśnie dla młodszych osób jest więcej zawodów, bo jest to jeszcze na przykład Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, więc jako młodsza osoba, no to były najważniejsze zawody dla mnie wtedy. Były Puchary Polski, także wcześniej było lepiej, jeśli chodzi o starty. Ty też należysz do Alpine Snowboard Team bodajże. Tak. Jak tam trafiłaś i w ogóle jakbyś kilka słów powiedziała o tej inicjatywie, o tej grupie osób, która tam jest? Pomysł narodził się u nas w AZS-ie. Dwóch chłopaków zawodników postanowiło, żeby właśnie oprócz jeszcze klubu tworzyć sobie taki team, żebyśmy razem właśnie szukali sponsorów. Głównie chodziło o szukanie sponsorów. I gdzieś udało się tych sponsorów pozyskać? Jest troszkę lepiej jakiejś takiej grupie się? Mieliśmy właśnie Wikinga, Uwexa, tam tą firmę Larix z Buczkowic, także
Udało się paru patronów medialnych uzyskać. Jeżeli chodzi o sport, jak teraz jeszcze wygląda twój na przykład czas? Bo teraz troszkę mówisz mniej, jakby poświęcasz się, więcej czasu spędzasz w takim razie w Chorzowie, tak? Znajdujesz, nie wiem, co lubisz robić w takim razie, jak masz trochę tego więcej czasu teraz, kiedy już nie musisz pomiędzy dwoma uczelniami biegać, co lubisz w takim razie gdzieś wyjść do kina, czy po prostu gdzieś siłowo się wyżyć, można tak powiedzieć? Znaczy, na pewno na pierwszym miejscu jest zawsze trening. Trening muszę zrobić i to nie ulega wątpliwości. Jestem też trenerem personalnym. No, ale lubię też, że lubię adrenalinę, lubię go-karty, lubię jakieś sporty ekstremalne. Nie lubię generalnie siedzieć w domu. Lubię wychodzić ze znajomymi, czy to do kina, czy na kręgle. Czyli większe ryzyko jakiegoś niebezpieczeństwa, tym ciebie to bardziej gdzieś tam emocjonuje? Dokładnie. Tego bym nie przypuszczał, patrząc na ciebie. Co chciałabyś robić po sporcie w takim razie? Zostać na uczelni, trenować, bo mówisz, tutaj trenujesz w szkółce, tutaj robisz doktora, tu jesteś trenerem personalnym, a chciałabyś się kiedyś po prostu gdzieś tam ukierunkować w jednym jakimś swoim marzeniu? Pozasportowy. To znaczy, na razie widzę się chyba tylko w sporcie. I to też nie można się tak ukierunkować, no, w jedną stronę, bo jako instruktor narciarstwa i snowboardu, no, to jest tylko sezonowa praca, więc poza zimą, no, muszę być tym trenerem personalnym na siłowni. Powiem szczerze, że przestałam wybiegać aż tak daleko w przyszłość, więc na razie moim celem jest skończenie doktoratu, a co będzie później, no to się okaże. Tyle w takim razie. Dziękuję Ci za rozmowę. Moim Państwa gościem była Natalia Hick. Dziękuję.